Jak byłem chłopcem, to w Tel Awiwie mieszkał koło mnie chłopak. Nazywał się Kowalski. Polak? Jasne. Skurwiel, taki jak ty. Siemano, witam was. Tu wasz ulubiony wujek w internecie. Chociaż Czarek Cezary też mówi o sobie wujek. Jest wujek lifestyle, wujek bochun, wujek sratu tato, ale ja jestem prawdziwym wujkiem, wujkiem samozło. Możecie kojarzyć mnie ze światem muzyki, ale dzisiaj pogadamy o filmach. Ściślej mówiąc o nawiązaniach do Polski w zagranicznych filmach i serialach. A dzisiaj bierzemy na cel Kowalskiego. Każdy z was zna pojęcie przeciętnego Kowalskiego, ale kim jest taki przeciętniak? Jestem jedynie przeciętny. Przeciętny! Przyjrzymy się, jaki wizerunek przedstawiają bohaterowie o tym nazwisku. Najnowszy Kowalski, jakiego udało mi się wyłapać na ekranie, to Kowalski w drugim sezonie Stranger Things. W pierwszym odcinku taka niespodzianeczka. No miło, miło. Już zabraliście mi Atari. Trzeba było nie kraść od Nancy. Pożyczyłem. Pewnie nie zwyzywałeś pana Kowalskiego, nie ściągnąłeś wypracowania i nie mazałeś w toalecie. Z kolei w najnowszym filmie na podstawie powieści J.K. Rowling, tej od Harry'ego Pottera, pan Kowalski pojawia się jako taka pierdołka z wąsami. Dobrze. Panie Kowalski. Ale ogólnie jest postacią ocenianą pozytywnie. Panie Kowalski, co pan zamierza zaoferować bankowi jako zabezpieczenie? To konieczne? Konieczne. Kowalski to nazwisko niezwykłe i znane jest na całym świecie. Kowalskich jest około 60-70 tysięcy, także popularność tego odcinka powinna być alright. Bam! W mniemaniu Amerykańców każdy Kowalski to Polak, a każdy Polak to Kowalski. I tak w kinie i telewizji. Kowalski stał się po prostu typowym Polakiem, powielającym różne stereotypy. Niektóre trafne, no a inne... Niekiedy jest kimś ważnym dla fabuły filmu, a niekiedy jest po prostu osobą nieistotną. Ale jest! Na samym wstępie warto zauważyć, że Amerykanie mają niemałe problemy z wymową tego nazwiska. CD by ci nie wybaczył tej Kaziński czy Kozalski. Najbardziej pasuje William Kozalski. Ale odsiaduje dożywocie za wysadzenie sędziego okręgowego. A z kolei w innych przypadkach ojcem ekranowego Kowalskiego jest nasz rodzimy lektor, podmieniający nazwisko Smith na Kowalski. A co ja mam zrobić? Mam podawać się za Jana Kowalskiego? Twoje nazwisko ma wady i zalety, W. Tato, mogę cię o coś spytać? Jak to brzmi? Bud Kowalski. Dlaczego tłumacze pozwalają sobie na aż takie spolszczenia? Nie wiem. Może dla jaj, po prostu. Amerykanie, tak zwani USA, nie mają Smithów, Niemcy mają Müllerów, a my mamy Kowalskich i bądźmy z nich dumni. W wielu przypadkach Kowalscy nie mają wielkiego wpływu na fabułę, a ich pochodzenie nie jest w filmie w ogóle wyjaśnione. Porucznik McLean ma pójść na róg 138 ulicy Amsterdam. To w Harlemie, o ile się nie mylę. Kowalski, Lambert, gdzie można znaleźć McLeana? Hi, this is Kowalski. I know Kowalski. I'm Aaron O'Shaughnessy. Mr. Kowalski, I walked the whole site myself, okay? There's no evidence of foul play. What about the blood? The creepy noises? Przeciętny Kowalski jest raczej twardzielem, co możemy zobaczyć chociażby w genialnym filmie Gran Torino czy Znikający punkt. Trzyma się, Walt? Mr. Kowalski. Panie Kowalski. Huh? Walt? Cześć, Walt. Powtarzam, nie jestem twoim kolegą. Sorry? Mr. Kowalski. Panie Kowalski. Kowalski i samochód. Zmarnowałeś mi weekend, ale dobrze, że jesteś. Sprawdzić podejrzanego kierowcę. Kowalski, James. Podam państwu najnowsze informacje na temat zbiega Jamesa Kowalskiego. Ten człowiek odsiedział wyrok za pobicie i był zamieszany w handel narkotykami. Tu Kowalski. Jeszcze jeden. Zaczekaj, nie wyłączaj się. Prawdziwą rzadkością jest napotkanie polskiego akcentu w westernie, ale i takie przypadki znajdują się w naszej kolekcji. Razem możemy sporo zdziałać. Założymy firmę Roman i Kowalski.
typowym spaghetti westernie zawodowiec, główny bohater to Polak, Siergiej Kowalski. I wygląda na to, że każdy na Dzikim Zachodzie musi się z nim liczyć. Nawet Billy Kid i Pat Garrett. A jednak pamiętajmy, że filmowy Mr. K nie zawsze jest twardy jak skała. Czasem jest czotowatym chłoptasiem, który zastanawia się, co powiedzieć. Cześć, jestem Dany Kowalski. Przywiozłem ciasto i chciałbym... Rozwożę ciasto i... Cześć, pamiętasz mnie? I ten lektor pasuje idealnie. Kowalski nie zajmuje się oczywiście tylko rozwożeniem ciasta. Kowalski jest człowiekiem tysiąca zawodów i w każdej branży znajdzie miejsce dla siebie. Bruce wszechmogący. Rodzina Kowalskich zajmuje się prowadzeniem piekarni. Od 30 lat piekarnia Kowalskich słynie w centrum Buffalo ze swoich słodkich, nadziewanych śmietanowym farszem, polski pierogies. Wydaje mi się, że powinien zostać górnikiem. Super wizerunek. Wol? Może chcesz chusteczkę? W ukrytej strategii można zobaczyć panią dziennikarz na ekranie telewizora. Niby drobiazg, a też jakoś cieszy. Najczęściej podejmowaną pracą przez Kowalskich jest praca w mundurze. Cóż, praca to praca. Jak ma jakieś kłopoty z policją? Może opowiedział jeden polski dowcip za dużo? Jak leci, Kowalski? Ten serial był mega popularny w latach 90. Mądrala z ciebie, co? To prosty przypadek, Kowalski. Zostaw sprawę Bottrell. A jak się nazywa pański kolega? To nie jest mój kolega. Richard Kowalski. Co ciekawsze, nasi ekranowi rodacy nie ograniczają się do bycia zwykłym krawężnikiem. W niektórych filmach są wysoko postawionymi agentami CIA lub innymi szeryfami. FBI wyznaje zasadę nie pytaj, nie mów, ale... Kowalski? Stefan? Stefan Kowalski, is that right? Yes, sir. You haven't been here long. Two weeks, sir. Tak na marginesie, gość tutaj próbuje mówić po polsku z marnym skutkiem. Ale o tym więcej w innym odcinku, również na Komediowo. Czy mogłabym prosić o przysługę? Są stróże prawa, więc muszą być również bandziory. Tak ten świat jest skonstruowany. Ja niczego nie słyszałem. A ty, Kowalski? Czemu pytasz mnie? Jest powiązany z Jankiem Kowarskim. Podpalenia to specjalność Janka. Jest sprytny, dlatego trudno mu cokolwiek udowodnić. Nasi krajanie po prostu często... pakują się w kłopoty. A mamy drugą rocznicę odkrycia. Zaczynam się niepokoić. Mamy trzech Kowalskich. Od kiedy go nie ma? Dokąd jedziesz? Do twojego sąsiada. Do Kowalskiego? Wczoraj zepchnął wóz Fuchsa z autostrady, sam widziałeś. Mister Kowalski jest takim niezwykłym gatunkiem, że nie ogranicza się do występowania na lądzie. Kowalskiego spotykamy zarówno w powietrzu... Mi siedzi na ogonie dwóch. Kowalski, zabierz jej. Pod wodą... Hey, Kowalski. How's your job? He must have been wearing brass knuckles when he hit. A nawet w kosmosie. Kowalski? Czy to nie wspaniałe? Sadzę Gwiezdne Wrota, Charles Kowalski walczy z obcą cywilizacją zarówno w filmach fabularnych, jak i serialu. Kowalski, musimy coś zrobić. Czy to Kowalski i Ferretti byli tam z panem? Trzymamy za niego cały czas kciuki. W kinach pojawiła się niedawno kontynuacja Blade Runnera, podobno klapa finansowa straszna. Przypomnę wam, że Łowcy Androidów z 1982 roku również mieli swojego Kowalskiego. Następny, Kowalski Leon. Technik usuwania odpadów. To Leon Kowalski, który nie jest człowiekiem, lecz androidem, no i do tego grubo rozrabia. Niezła rola. Proszę opisać to, co dobrego przychodzi panu na myśl w związku z matką. Z matką? Powiem ci o mojej matce. Ameryka ma to do siebie, że nie rozróżnia się tam nazwisk na męskie i żeńskie. Co oznacza, że jak pani Smith wyjdzie za pana Kowalskiego, to będzie się nazywała Kowalski, a nie Kowalska. Przed nami kilka przykładów. Miss Kowalski. Tymczasem diabelski damski duet Sally i Kowalski przeszukiwał każdą szczelinę. Szczelinę, nie babinę. Hello, Miss Kowalski. Hi.
Chciałbym rozmawiać z żoną, leży u was. Rafinia Kowalski. Kowalski. Chciałem pomóc, dając leki nałogowcowi. W końcu głos rozsądku. Poślubiłeś Sofię Kowalski. Szczęściarz. Dzięki. Panie Lebowski, Kowalski. Wie pan, która godzina? I'm looking for my sister, Stella Dubois. I mean, Mrs. Stanley Kowalski. Szukam siostry, Stelli Dubois, to znaczy pani Kowalski. Przejdzie do historii. Kometa Kowalski. Kowalski? Ma pani okazję wymyślić jakąś piękną nazwę. To moje nazwisko. Roxanne Kowalski? Przepraszam. Hello! Detective Inspector Deering and DC Kowalska. Wybranką i pomocnicą czarnego charakteru w Superman powrót była Kitty Kowalski, ale o tym dowiedzieliśmy się już z poprzednich odcinków. Jednym z bardziej znanych Kowalskich nie jest facet, nie jest kobieta, ani nawet android, tylko pingwin z Madagaskaru, szeregowy Kowalski. Ja jestem Skipper, szef tego interesu. Tamten to Kowalski. Mózg naszych operacji. Powiedzcie coś mądrego, Kowalski. Smoke weed for an hour. Kowalski, zwiad proszę. Co tam widzicie? Niewiele. Nieprzyjaciel ma chyba maskowanie aktywne. A może teraz lepiej? A propos kreskówek, to zobaczcie też innych Kowalskich kreskówkowych. Witam panowie, proszę mówcie do mnie Fly. Kowalski. Dick Kowalski. Ale bardzo proszę, mów do mnie Dick. Oh, you touch my tra-la-la. Fucking Dick! What's Dick? Kiedy mamy Babylon pójdzie na lę, ha? To my tam pędy go rąk, a ci tu, a? Czem tian dio, a czuj naj daj. My by tam rąk. Kowalski? Moje ciastka. Bez względu na zachmurzenie i przeszkody. Numer 20 odpada. Kowalski znalazł się również na granicy życia i śmierci w filmie Jakub Kłamca. Kowalski, zamknięte. Otwieraj. Zostaw mnie. Co robisz? Nie możesz się zabić. Ale na szczęście Robin Williams uratował sytuację i Kowalski pozostaje wśród nas. Ludzie będą gadać, że Kowalski nie dotrzymał słowa. Chciałem wam jeszcze pokazać fragment filmu Królowie Życia, w którym to Kowalscy próbują podbić świat, pirując filmowców z Islandii. Historia o dwóch Kowalskich, którzy postanawiają zdobyć sławę i pieniądze. Czas to pieniądz. Jednym ze scenarzystów tego obrazu jest Mariusz Pujszo. Mimo iż Królowie Życia byli jego debiutem, to w przyszłości było tylko gorzej. Na kolejnej pozycji bardzo negatywny akcent z filmu Miłość na żądanie, gdzie zobaczymy, jak ciężko może być Kowalskim w wielkim świecie. Są też i inne paskudne słowa jak Kowalski. Nie pytajcie. Ono też nic nie znaczy. I jeszcze jedno. Polaczek. I parszywy Polaczek. Choć właściwie wszystkie znaczą to samo. Ból. Ojcem wszystkich filmowych Kowalskich jest Stanley Kowalski, grany przez wielkiego Marlona Brando w tramwaju zwanym Pożądaniem. Stanley pomimo swojej porywczości i kilku innych wad, czasem dobrze prawi. Ty, Polaczku, pewnie nie masz ani jednego nerwu i dlatego nie rozumiesz, co znaczy wewnętrzny niepokój. Nie jestem Polaczkiem. Ludzie z Polski to Polacy, a nie Polaczki. Podsumowując, Kowalski jest tak uniwersalną postacią, że może być zły, dobry, może być samobójcą, może być kobietą, może być androidem, nawet pingwinem. No nie wiem, Kowalski jest wszystkim. Nie wiem, czy zauważyliście, ale filmowy Kowalski bardzo często ma wąsy. Tak nas widzą. A? No i przechodzimy do tej części, już tutaj taki ten, losowanko, losujemy. I proszę bardzo, polscy imigranci na ekranie, wow, to jest naprawdę dobry temacik, myślę, że imigracja, to w ogóle są dobre tematy bieżące, także zobaczymy, co tutaj znajdziemy, jestem ciekaw, no i nagroda, proszę bardzo, znowu filmik z prywatnej kolekcji, trafia do kolegi, którego komentarz właśnie teraz wyświetlamy, oczywiście przypominam, że to nie jest nowa płyta, ale to jest prawie nowa. Bardzo fajny film, tu już aktor świętej pamięci. No i oczywiście pamiętajcie, udostępniajcie, lajkujcie nas. My was pozdrawiamy, a ja się zrywam.
obejrzeć jakiś ciekawy film i poszukać polskich akcentów.